3 czerwca wspominamy świętego Karola Lwangę i jego towarzyszy, męczenników z Ugandy. Do VIII wieku Afryka Północna wydała wielu świętych. Afryka Czarna, czyli środkowa i południowa, zetknęła się z chrześcijaństwem dopiero wiele wieków później. Do Ugandy chrześcijaństwo dotarło w latach 90. XIX wieku. W roku 1879 przybyli tam ojcowie biali, którzy spotkali się z przychylnością mieszkańców. Jednak w kilka lat później, razem z misjonarzami anglikańskimi, zostali zmuszeni przez króla Mtera do opuszczenia kraju. Kiedy po jego śmierci na tron wstąpił Mkwanga, rozpoczęło się krwawe prześladowanie chrześcijan. Pierwsze prześladowanie dotknęło misję anglikańską. W Natebe, nieopodal stolicy kraju, Kampali, wbito na pale i żywcem spalono 3 uczniów szkockiego misjonarza Mackaya, który uczył tubylców czytania, pisania i chrześcijańskiej wiary. Z rozkazu króla zginął następnie pierwszy biskup anglikański, Hannington. Wkrótce ofiarą nienawiści padli także neofici katoliccy, wśród nich także dworzanie króla. Przez wiele dni na uwięzionych wywierano wszelkiego rodzaju naciski. Wśród męczenników było 2 chłopców, liczących zaledwie 12 lat. Dnia 3 czerwca 1886 roku w Namugongo zapłonął stos. Zawiniętych w trzcinowe maty misjonarzy kolejno wrzucano w płomienie. Było to w uroczystość wniebowstąpienia pańskiego. Męczenników było bardzo wielu. 6 czerwca 1920 roku beatyfikował ich papież Benedykt XV. Karol Lwanga został wyróżniony dlatego, że nie tylko z uśmiechem poniósł śmierć, ale i innych zachęcał do wytrwania. Wraz z nim zginęło jednego dnia na tym samym miejscu 13 męczenników. Dlatego 3 czerwca papież wyznaczył na ich doroczne wspomnienie. 18 października 1964 roku, w niedzielę misyjną, papież Paweł VI wyniósł wspomnianych męczenników z Ugandy do chwały świętych. Karol Lwanga był wodzem plemienia Nagweya i przełożonym królewskich paziów. W momencie śmierci miał 25 lat. Jego ciało palono wolno na ogniu, zaczynając od stóp. Zgodnie z decyzją papieża Piusa XI z roku 1934, Karol Lwanga jest patronem młodzieży i akcji katolickiej w Afryce. Krew męczeńska wylana w Ugandzie nie poszła na marne, ale użyźniła czarną glebę afrykańską. Zaraz po ustaniu prześladowania w roku 1890 w Ugandzie było już 2197 katolików i około 10 tysięcy katechumenów, którzy przygotowywali się do przyjęcia chrztu. W roku 1906 ich liczba wzrosła do około 100 tysięcy katolików i około 150 tysięcy katechumenów. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że krew męczenników stała się nasieniem chrześcijan. Daj, aby rola Twojego Kościoła, zroszona krwią świętych Karola Lwangi i jego towarzyszy, przyniosła obfite plony. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ is Lord, Christ is Lord, Christ is Lord.